Studenci dla RP. Jakub Kuchaczuk, studenci dla RP. Panie pośle, dobiegają, dobiegają końca negocjacje między Unią Europejską a USA w sprawie umowy o partnerstwie handlowym zwanym jako TTIP. Pojawia się również coraz więcej kontrowersji wokół tej umowy i także wokół negocjacji, które są utajnione. Mimo tego ostatnio minister Morawiecki ogłosił, że Polska będzie ratyfikować tę umowę, gdy ona dojdzie do skutku. Stąd moje pytanie do Pana jako do przemysłowca. Czy widzi pan TTIP bardziej jako szansę, czy bardziej jako zagrożenie dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców? Oraz czy będąc posłem będzie pan głosował za czy przeciw ratyfikowaniu? Ja bym wolał z panem porozmawiać na ten temat, jak nam się pokaże wszystko, albo z nami się będzie chciało na Komisji Finansów trafi do opinii, ta, bo ratyfikacja musi być przez Sejm zatwierdzona, więc ja bym wolał odpowiadać na te pytania wtedy, kiedy się dowiem. Ja wiem tylko tyle że w Stanach Zjednoczonych S-klasa kosztuje 60 tysięcy dolarów, a u nas 600 60 tysięcy złotych. Ja bym chciał, żeby tak było jak tam.